kupiłam z Primanim. Jak ja się jaram, że otworzyli w Manu Primaniego. Zajebiście, 100 lat nie byłam. Dobra, no chyba będę po kolei. Tu jest wyciągać wszystko, słuchajcie. Różne, wszystko inne. Kupiłam sobie, słuchajcie, takie gadki. W sumie bardziej do chodzenia po domu i do spania. Bo ja za bardzo w takich nie lubię chodzić. Ale słuchajcie, 3 pary za 30 zł, a one są z czegoś takiego jak skinsy. To jest w ogóle mega przyjemne i są czarne. No, trochę prześwituje, ale generalnie no są takie jak spodenki do treningu. Białe, szare i czarne. Więc wzięłam sobie taki zestaw. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczcie. Wiecie, że ja lubię takie gumki. Ta jest, wszyscy mnie pytają, ona jest z Rossmana, ale podobno są wykupione, nie wiem. Ona jest taka futerkowa, ale w Primarku są takie, zobaczcie, takie o. Z czegoś takiego. Nie sądzę, żeby to tak dobrze trzymało, bo to jest fajne, bo to jest takie grube i sztywne. Ale wiecie co? Czasami do związywania różnych fryzur, albo tak po prostu na szybko związać włosy, jak wychodzę rano z psami, to takie czarne. I wzięłam jeszcze Mob Wife Era, czyli w panterę w klimacie rodziny Soprano. One są takie zupełnie miękkie i te kosztowały 15 zł, a te kosztowały też 15 zł, kogoś to interesowało. Wzięłam też oczywiście dla moich dziewczyneczek dwie zabawki, one są dla dzieci i w ogóle, kurde, te zabawki dla dzieci są tańsze niż za... Przepraszam, matko droga. Coś nie było w dziurkę. Patrzcie na to, to jest, co to jest? To jest cupcake rekinek. Wiecie, ja zawsze im kupuję takie, żeby było za co nosić i takie okrągłe, znaczy Ruzi to jeszcze nie wiem, ale Loli zawsze kupowałam. 11 zł. I za testami dla dzieci, więc jedną taką, gdzieś jeszcze jest druga. A wczoraj jak ten, nagrywałam haul z temu na TikToka i zamówiłam zabawkę ślimaka, tak jak przyszłam do domu, to była wywleczona, pod drzwi same sobie wzięły, nie wiem, która taka mądra. O, tu jest druga, a drugi jest cupcake crab z takimi rączkami do noszenia, też 11 zł. Także kupiłam im zabaweczki. I teraz czekajcie, może ja bym to postawiła, nie mogę z tym tutaj... Nigdy nie widziałam tej bajki, ale według mnie to, co, to jest koala? Nie wiem, co to jest. Ale to wygląda jak róża. I były takie, to są chyba dresiki, ale ja w sumie będę sobie po prostu takie do chodzenia po domu i do spania. Takie spodenki z pętelkowej bawełny. Milutkie. Ja wzięłam Elkę. Wielkie są te rzeczy, ale ja lubię z tym... Mi kurczy pralka, oczywiście larwy się z tego śmieją, jakby to, no nie wiem, mówię, może one mają z jedwabiu i z kaszmiru. Mi się kurczą rzeczy 30 zł, no 30 zł, naprawdę powiem wam, że to jest milutkie i takie spoko. Zresztą ja mam i pościel, i piżamki z Primarka, które naprawdę mają po 5 lat i nadal używam i piorę, jest wszystko ok. Wzięłam sobie takie spodnie. Bo ja kocham takie a la dresiki, jak ja się wysmaruję moimi olejami i żeby, wiecie, nic nie wysmarować w domu, to ja zakładam takie wielkie dresy, żeby też, wiecie, to od razu nie wsiąknęło w ubranie, tylko we mnie, a mimo wszystko, żeby nie chodzić z gołymi nogami, nie zostawiać wszędzie śladów. No, takie elki i jeszcze kocham właśnie takie duże dresy, które są ściągane tutaj i jest w tym najwygodniej, kocham takie po prostu za duże rzeczy. I też właśnie, o, i to 5 dyszek kosztowało. A naprawdę powiem wam, że spoko jest ta jakość i są długie. Zobaczymy, jak tam po praniu z tą długością będzie, nie? Bo to właśnie przed chwilą na live mówiłam, że te wszystkie rzeczy to się kurczą tak, nie tak. No tak to może też trochę, ale głównie t-shirty po prostu są crop topami, a wszystkie nogawki potem są rybaczkami, nie? No... Także bluza jeszcze była do tych spodenek krótkich, więc w sumie sobie wzięłam taki komplecik, wiecie, do chodzenia po domu czy z psami. To nie jest piżamka, tylko to jest niby taki
dresik do łażenia, a jak się tam spierze czy coś, to będzie właśnie, wiecie, będzie do schowania. Więc wziąłam sobie taki. Tu sobie z mamą wzięłyśmy takie, nie wiem, czy to są wielkie t-shirty, czy to są piżamy. Ja sobie wziąłam jeszcze XL, żeby to było jeszcze większe, 60 zł. Wzięłyśmy sobie takie same i tu jest, o, taki wielki. Ja mam teraz te takie t-shirty, które kupiłam na targach EZO, te z tymi wilkami i po prostu kocham w nich chodzić, po prostu jako w sukienkach, czasami tylko wkładam jakieś spodenki pod to, te właśnie te takie bokserko shorty też będę sobie mogła założyć jak coś, o. A mówię, a potem jak się to jakoś tam spierze, czy coś się w tym stanie, to będzie do spania. To akurat taka jest miła, mięciutka bawełna. To widziałam na stronie i bardzo chciałam, żeby to było, jak pójdę do Primarka, bo świetne są te, ja teraz na pewno sobie mam takie Zary z zeszłego roku, takie proszkowane spodnie, które niby były spodniami do chodzenia, ale ja to traktuję jako spodnie do od piżamy do spania. I tutaj mamy Winnie the Pooh, Kubus Puchatek, też mam Elkę i one są przepiękne. Przepiękne są te spodnie, na maksa mi się podobają, no i tak. Były też jeszcze piżamki, góry i tak dalej, ale ja najbardziej lubię chodzić czy spać właśnie w takich t-shirtach i do tego spodnie od piżamy. To po prostu, to jest moje życie, ja w tym się najlepiej czuję po domu, albo wielkie t-shirty. I to jest na maksa, oj, trochę to pogniotłam, bo od wczoraj leży, zobaczcie. To też było na dziale z piżamami, ale jak dla mnie to jest sukienka z Fridą. Ja uwielbiam Fridę. Piękny jest ten nadruk i też były jeszcze jakieś piżamki czy coś, ale wzięłam sobie to i to sobie wzięłam Elkę, bo to jest jakieś wielkie. A na długo już było ok, więc zresztą w ogóle Primark ma, mam wrażenie, duże rozmiary. O no. Czap, prawda? Czap. No, także to. I co jeszcze? I wzięłam sobie pościel na Mazury. Tak mi się spodobała. 95 zł. Zobaczcie, ona jest taki truskawkowy motyw, już tam na tym białym. Że żeliwnym łóżku będzie przepięknie wyglądać, widzicie? Ona tak, tak wygląda, jest taka dwustronna, jest w truskaweczki. No, no przecież to po prostu pięknie. Także to. O i właśnie, wzięłam sobie jeszcze te szpinki. Szpinki sobie wzięłam, te, które nie zostawiają śladów. Ja mam takie włosy, że one są ładne, lejące i w ogóle, ale ja wystarczy, że ja ułożone włosy za ucho założę i już mam odgniot. I jestem bardzo ciekawa, bo są takie No Mark Hair Clips, nie? Że to... ja myślałam, że to jest z dwóch stron takie, a że to tylko u góry. A ja nie wiem, czy to ja od spodu będę miała odgniot. Bo to jest takie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, ładne takie 15 zł, może jakaś fryzura na boczek, coś, jak będę sobie kręcić włosy. I słuchajcie, przedostatnia rzecz to coś takiego, wiecie, że ja ręczniczkami zmywam makijaż i mama kupiła jeden taki okrągły, jakby taki płatek. A tu są takie, to trochę wygląda jak ten, jak to się nazywa? Jest taka firma, która robi rękawice. Glow? Chyba. Nie pamiętam. Mam teraz dziurę w głowie, ale pewnie wiecie, o co mi chodzi. Skorze to jest. I ten materiał z pomyłką. Muszę tu przeciągnąć się do tego dostać dziadostwa. Otwieraj się, dobra. O! I patrzcie, to jest takie, że z jednej strony jest takie puchate. A, dobra, i tu jest też puchate. Jest puchata, jedno jest takie. Ja właśnie mam takie coś podobne w takim tym. Co tu jest napisane? A, dobra, bo tu jest Remove, Cleanse and Exfoliate. Okej, czyli to jest Exfoliate bardziej, a to jest Cleanse. No, i to, wiecie, fajne, bo ja używam tych właśnie takich białych ręczniczków też z Primarka, po prostu takich małych białych do rąk,
które ja używam do demakijażu. Ale wiecie co, to też spoko, bo to na przykład fajne, żeby sobie, nie wiem, na przykład samą szminkę zmyć, nie? Albo oko, tusz czy coś, więc to było... Nie wiadomo, za ile to było. A wiadomo, za 15 zł taki zestawik, więc jak będzie mi się to sprawdzać, na pewno sobie... A tak, tu jest napisane exfoliate, remove, a tu jest cleanse. A dobra, czyli to jest tak, najpierw pierwsze to remove, czyli na przykład sobie robimy usta, oko, potem cleanse, dobra, nie no, tak to mi się nie chce tego prać, chociaż może się cleanse, ale wątpię. I tutaj coś sobie kupiłam na Mazury. To jest pani Imbryczek z Pięknej Bestii. Ja widziałam, że jeszcze są filiżanki. No i Boże, jak ja kochałam tą bajkę, jak byłam mała. Ja już jako dorosła osoba nie oglądam, nie jestem na bieżąco z bajkami Disneya, bo nie przebywam z dziećmi i tam chyba skończyłam na Pocahontas generalnie swoją edukację bajkową. Ale to ja miałam na kasecie wideo nagrane, a może i miałam oryginalną kasetę wideo już nawet. Pamiętam, że miałam na kasecie wideo, niektórzy pewnie tutaj nawet nie wiedzą, co to jest wideo. Znaczy wiedzą, co to jest wideo, ale nie kojarzy im się to z kasetami wideo i, magnetowid. Magnetowid miałam, tak. I oglądałam Piękną i Bestię i tutaj jest czajniczek. No i on też pojedzie na Mazury i sobie wstawię w gablotce, bo on ma po prostu takie piękne rzęsy i w ogóle i jest pięknym imbryczkiem i wiecie. Mam dbać o swoje wewnętrzne dziecko, więc no. I ten, i wielka torba, która, te torby są zajebiste do jakichś przeprowadzek lub przewożenia jakichś rzeczy, więc wziąłem sobie taką torbę. No i to tyle, jakoś tak mi się wydawało, że tych rzeczy nie wiadomo ile, a w sumie nie kupiłam tak dużo. Powiedziałabym, że jeszcze tam zajrzę, ale poprzednim razem byłam na zakupach stacjonarnie w galerii handlowej rok temu i pewnie kolejny rok mi zajmie, żeby tam wrócić, no chyba, że bardzo coś mi będzie potrzebne. Zobaczę jak te piżamki, bo jak będą spoko, to bym sobie więcej kupiła tych krótkich spodanek takich nawet. Tak do łażenia po domu, czy na Mazury, czy coś takiego. No i to tyle. Kończę. Pa!